Rodzinna firma ma pewne plusy, jak i minusy. Znamy też to przysłowie, że dosyć w Polsce popularne, że z rodziną to najlepiej się na zdjęciu wychodzi. Także w naszym przypadku na szczęście się to nie sprawdza i no, wymaga to no, odpowiednio pewnie dobranych charakterów i jakiejś współpracy między poszczególnymi członkami rodziny. Myślę, że to ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim ważne jest zaufanie. Możemy na sobie polegać. Każdy no, zna swoje możliwości, swoje słabe strony. Przede wszystkim też ustaliliśmy zakres naszych zainteresowań, tak żeby te zainteresowania się nie pokrywały. Okulistyka w tej chwili to jest dziedzina bardzo szeroka. Ilość zabiegów, procedur, które wykonujemy, jest bardzo duża. I w tej chwili myślę, że nie ma na świecie okulisty, który wszystko sam byłby w stanie zrobić. Także wymaga to specjalizacji, żeby objąć właściwie cały zakres usług okulistycznych, cały zakres procedur. To przynajmniej myślę, że 4 okulistów jest potrzebnych. Ja zajmuję się na przykład chirurgią siatkówki i leczeniem chorób siatkówki, natomiast brat zajmuje się przednim odcinkiem oka, chorobami rogówki. Trudno by było jednej osobie zdobyć taką wiedzę, tak obszerną wiedzę z różnych dziedzin okulistyki, dlatego każdy z nas ma jakieś takie swoje zadanie, swoje ulubione tematy. Nad wszystkim czuwa tato, czyli pan profesor, który w kontrowersyjnych przypadkach podejmuje tą ostateczną decyzję. To się wiąże też taka rodzinna firma z odpowiedzialnością, bo jednak ona się w dużej mierze opiera na nazwisku. W związku z tym no, łatwiej sobie popsuć tą renomę. Jeżeli pacjenci będą niezadowoleni, jakość usług będzie nieodpowiednia, to obciąża nas, szybciej nas to obciąży niż firmę taką bardziej anonimową. W tej chwili to już takiego nadzoru nad synami nie potrzeba sprawować. Oni są już doświadczonymi okulistami, zarówno w sensie diagnostyki, jak i w sensie chirurgii okulistycznej. A poza tym też no, mają to jakby wpojone, taki właściwy stosunek do pacjenta, życzliwy. Jeżeli pojawia się jakiś problem, to my nie zostawiamy pacjenta z tym problemem. Staramy się to wszystko rozwiązać do końca.